Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Czy częste mycie skraca życie? Często dostaję od Was zapytania dotyczące czyszczenia, a potem konserwowania roweru po czyszczeniu. Ogólnie takich materiałów w internecie jest bardzo dużo, ale bardzo często pytacie mnie bezpośrednio, więc przyszedł taki czas, że powstanie u mnie taki film. W zasadzie powstał, właśnie go oglądacie. Nie byłem na początku przekonany, żeby robić taki film, bo tych materiałów jest bardzo dużo, każdy ma troszeczkę inne podejście. Ja od kilku lat w zasadzie czyszczę w bardzo podobny sposób, pielęgnuję w bardzo podobny sposób i przedstawię Wam, jak to wygląda u mnie. Do zrobienia odcinka przekonała mnie firma OC1, robiąca kosmetyki do motocykli i do rowerów. Zresztą w wersji rowerowej mamy nawet Szymona Goćka na butelce, więc to znaczy, że jeżeli tym umyjecie rower, to macie plus 5 do stylu i plus 10 do prędkości. Nie, przy Szymanie Goćku to będzie plus 5 do prędkości, plus 10 do stylu. Ale pamiętajcie, że działa to tylko wtedy, kiedy dajecie łapkę w górę. Przejdźmy do konkretów. Mój rower był myty około 10 dni jazdy temu, czyli przejechałem od ostatniego mycia 10 dni w różnych warunkach, głównie suchych, ale czasem suchych po deszczach. To znaczy, że było sucho, ale od czasu do czasu coś chlapało. Widzicie, rower jest ogólnie brudny, nie wygląda dobrze, trzeba go umyć i zabezpieczyć. Ogólnie to jest tak, że w związku z tym, że moje rowery bardzo często pojawiają się na zdjęciach, filmach, jest dla mnie bardzo ważne, żeby rower był czysty, żeby się dobrze prezentował. Na końcu odcinka odpowiemy sobie jeszcze na to pytanie, czy rzeczywiście częste czyszczenie roweru skraca jego żywotność, bo moim zdaniem troszeczkę tak, ale dokładnie jak to będzie na końcu. Teraz przejdźmy już do samych konkretów. Ogólnie pierwsza rzecz, pierwsza kontrowersyjna rzecz. Uważam, że nie ma sensu myć roweru w domu. Myć roweru takiego, powiedzmy, enduro, który jeździ w błocie, który jest naprawdę uwalony, zakurzony, tego brudu jest dużo. Po prostu uwalicie sobie pół domu, nie zrobicie tego czysto. Jeżeli potrzebujecie rower umyć na szybko i nie byliście w bikeparku, nie macie myjki bikeparkowej, to zróbcie to na stacji benzynowej. Nagram taki film, jak umyć bezpiecznie rower na stacji benzynowej. Tak, z myjką ciśnieniową. Ale to będzie oddzielnie. Przejdźmy teraz konkretnie do tego, jak ja to robię i jak Wy możecie to zrobić w bikeparku. W większości bikeparków, jak wiecie, są myjki, po jeździe można rower umyć. I polecam Wam po każdej jeździe takie podstawowe mycie zrobić. Wtedy rower będzie dłużej czysty, będzie dłużej dobrze wyglądał i tak naprawdę za bardzo mu nie zaszkodzicie. Pierwszy etap, spłukiwanie kurzu, spłukiwanie błota, lekkie rozmoczenie błota, bez żadnego preparatu, po prostu cały rower moczymy, średni strumień i cały rower po prostu, żeby był zmoczony, opłukany. Od razu na tym etapie pamiętajmy, że rower myjemy z dwóch stron. Ja akurat mam super, bo mam stojak do tego. Jeżeli macie stojaka, to po prostu musicie go postawić raz jedną stroną, raz drugą stroną, bo się okaże, że z jednej strony będzie czysty, a z drugiej będzie mniej czysty. Jeżeli chodzi o samo ciśnienie i mycie, no to staramy się polewać rower z odległości, powiedzmy pół metra. Nie psikamy go bardzo z bliska, chyba że gdzieś spłukujemy błoto z ramy. Ważne jest to, żeby nie lać mocno przede wszystkim na połączenia sterów, w uszczelki amortyzatora, pod kątem w piasty, żeby nie wcisnąć tam wody. Tak samo w okolicach suportu. Jeżeli chodzi o przerzutkę, hamulce, to wszystko możemy spokojnie lać. Szczególnie, że nie lejemy z myjki ciśnieniowej, tylko myjemy normalnie z szlafa. To ciśnienie wcale nie jest duże. W przypadku mojej elektrycznej przerzutki tak samo nie ma problemu. Możemy spokojnie myć ją dużą ilością wody i to na nią zupełnie nie wpływa. Wszystko jest oczywiście odpowiednio uszczelnione. Pewnie dla wielu z Was taki rower już jest czysty. Na pierwszy rzut oka wygląda na czysty. Tylko jeżeli teraz zacznie schnąć, to zobaczycie, że tak naprawdę błoto, które było przyklejone, ciągle jest przyklejone, ciągle jest w różnych porach materiału i rower dalej będzie bardzo brudny, więc to jest etap, kiedy powinniśmy go zmoczyć i od razu użyć odpowiedniego preparatu. Dlatego świeżo po spłukaniu brudu od razu używamy bike cleanera. Oczywiście weźcie pod uwagę, że jeżeli używamy profesjonalnego bike cleanera, to możemy go używać w myjkach, w bike parkach, gdzie woda spływa i na przykład odpływa do rowu, bo one są w pełni biodegradowalne i to, co spływa po takim płynie, może spokojnie odpłynąć do rowu. Nie jest to żadna żrąca chemia, nie jest to nic, co mogłoby zaburzyć system środowiskowo-wodny, czy jakoś tak to się nazywa. Ogólnie spokojnie możecie używać. Zdarzało mi się nawet używać go w potoku, chociaż nie wiem, czy powinienem o tym mówić. Producent mówi, że psikamy na wszystko, po kolei kierownica, mostek, amortyzatory, przerzutka, hamulce, wszędzie możemy tego użyć, nigdzie nie będzie żadnego z tym problemu. Możemy nawet użyć do opon, oczywiście, żeby wszystko było czyściutkie. Producent zakłada, że po psikaniu roweru minuta, dwie minuty
możemy spłukać i rower będzie czysty. Z mojej praktyki i mojego błota i mojego brudzenia się wynika, że lepiej użyć szczotek. Szczotek do mycia roweru, do mycia motocykli. Raczej będziecie szukali pod myciem motocykli, bo do roweru to szczotek jest mniej. Takie szczotki są miękkie, są w różnych kształtach, są większe, mniejsze. Mam ten też jeden pętelek i teraz, kiedy on jest psikany cały, mamy na nim preparat, całość przelatuje, żeby na pewno cały ten brud się zmył. Naprawdę dużo nie trzeba. Wystarczy tak, że po prostu w każdym miejscu przejechać dwa razy szczotką i ten cały brud, który się zmiękczył od preparatu, jeszcze bardziej się porozpuszcza, odklei od naszych elementów roweru. Wszystko po kolei jak leci. Obręcze, opony tak samo czyszczę za każdym razem. Dużo nie trzeba, naprawdę tylko tak, żeby każdą rzecz po jednym razie przejechać. To jest mało roboty, a efekt jest naprawdę bardzo duży. Dzisiaj mamy bardzo sucho i woda i cały ten płyn bardzo szybko schnie, więc sobie na szybko jeszcze lekko go zmoczę. I mniejszą szczotką jeszcze takie miejsca, gdzie normalnie duża szczotka nie weszła. Tam, gdzie najwięcej siedzi brudu, czyli tutaj w okolicy podsiodłówki, miejsca z oponą, gdzieś od dołu kawałek. Kurczę, no to musicie zobaczyć z bliska. Pamiętacie te brudne pedały? To zobaczcie to. Zobaczycie, jak spłukczę. Wyglądają jak nówki sztuki. No, poza tym jest sami od kamieni. Na koniec mam jeszcze pędzelek. Pędzelek taki mały używam głównie do napędu, ale jeszcze są takie drobne elementy, jak już pod film myjemy tak dokładnie, dokładnie. To jeszcze te kilka miejsc zakamarku też poddetalinguję. O proszę, Janusz Król detalingu. O, tu było jeszcze trochę błotka. Zawsze błoto chlapie, prawda, pod siodło. Często się zapomina o umyciu. No dobra, myślę, że jeżeli chodzi o mycie ogólne roweru, to proszę bardzo, wszystko spłukujemy. Znowu niezbyt blisko. Po takim myciu rower spokojnie już jest czysty i to jest takie mycie, które najbardziej Wam polecam na bike parkach. Szczotka, OC1, bike cleaner, czyścicie i naprawdę taki rower jak wyschnie będzie super. To co jest ważne, jeżeli umyliście go i macie go schować, nie wiem, do garażu, do samochodu, gdziekolwiek, gdzie on szybko nie wyschnie, szybko woda nie odparuje, to musicie go wytrzeć, dobrze otrząsnąć, bo jeżeli zostanie woda przy napędzie, zostanie woda w różnych elementach, to rzeczywiście może zacząć korodować. Nie jest problemem to, że woda leci po rowerze. Problem jest to, że woda zostaje w szczelinach i tam zaczyna korodować. Więc ważne jest to, żeby rower wysuszyć przed schowaniem go. To co jest ważne, ja chciałbym dodatkowo umyć napęd. Staram się napęd myć regularnie, jeżdżę dużo, podjeżdżam, jeżdżę w różnych warunkach, dużo smaruję, dużo przykleja się do niego śmieci. Akurat w ostatnim czasie jeździłem bardziej na suchym, więc nie było tyle problemów, ale i tak jak jeżeli zrobicie sobie zbliżenie na kółeczka przerzutki, zobaczycie taki zbity smar z pyłem, piaskiem i to jest to, co najbardziej potem zużywa napęd. To wchodzi w napęd, wyciera i niszczy. Dlatego mi będzie zależało na wyczyszczeniu napędu, a potem przejdziemy jeszcze do konserwacji całości. Jeżeli chodzi o czyszczenie napędu, to tutaj jest bardzo dużo szkół, różnych technik, możliwości czyszczenia. Ja oczywiście staram się znajdować rozwiązania, które są szybkie i są skuteczne. W przeszłości używałem takiej specjalnej maszynki do czyszczenia łańcucha. Możemy taką kupić nawet w Decathlonie. Zalewałem ją preparatem właśnie odtłuszczającym. Ona miała szczotki, czyściła bardzo ładnie łańcuch, potem się to wylewało, jeszcze raz można było użyć i było całkiem nieźle. W ostatnim czasie przerzuciłem się na takie F100, to jest sprayu i to co jest ważne jest żelowe. Jeżeli by nie było to żelowe, to jak powsikasz na łańcuch, to ci to spływa, znika i nie daje takiego efektu. Tym jak wsikamy, zostaje to na napędzie, zostaje to na kasecie, zostaje to na łańcuchu, przemiela się i naprawdę można umyć bardzo dobrze. Zresztą zobaczcie sami. Tutaj naprawdę super robotę robi mały pędzelek albo... O! Ostra szczoteczka. Od razu taką ostrą szczoteczką wszystko schodzi. Nie trzeba mocno szorować, wszystko się odkleja. Na koniec, jak już wyczyścimy szczoteczką, jak już widzimy, że łańcuch wszędzie puścił ten brud, że na zębatkach tego brudu nie ma, cały spłukujemy po prostu wodą. Ten cały brud po prostu spływa nam. To jest takie moje podstawowe mycie. W zasadzie każdy z Was może tak umyć rower w bike parku, tak może umyć rower w ogrodzie, tak może umyć rower, jeżeli ma po prostu dostęp do bieżącej wody i miejsce, gdzie ta woda może odpływać. Jeżeli chodzi o rzeczy, które robię dodatkowo, których Wam nie będzie tak łatwo zrobić, to jeżeli chodzi o wysuszanie roweru, to wysuszam go kompresorem. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, ale mam świadomość tego, że bardzo mało z Was będzie miało taką możliwość. Po prostu sprężone powietrze i to, co robię sprężonym powietrzem. Wszędzie tam, gdzie są zakamarki, tam wydmuchuję wodę i dokładnie wydmuchuję wodę z łańcucha. To jest w ogóle taki game changer, czyli bardzo dobrze go czyszczę, odtłuszczam, a potem wydmuchuję wodę i potem dopiero smaruję. I naprawdę takie czyszczenie robi największą robotę. Jeżeli nie macie kompresora, a zakładam, że większość nie ma, to pamiętajcie, żeby po jeździe wziąć troszeczkę papieru,
i po prostu łańcuch wyczyścić z wody, osuszyć najbardziej jak się da, żeby po prostu było w nim jak najmniej wody. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dobra, mamy rower umyty, teraz jest naprawdę czysty, nie ma na nim brudu, ale powinniśmy go jeszcze zabezpieczyć, bo jeżeli tak zostawimy rower, to napęd przede wszystkim zacznie nam szybko rdzewieć, druga rzecz, zacznie skrzypieć, trzeszyć i się zużywać. Kolejna rzecz, wyczyściliśmy bardzo dobrze cały rower, to znaczy, że dużo łatwiej w tym momencie się do niego przyklejał brud i fajnie jest użyć takich preparatów, które pozwolą, żeby rower dłużej był czysty, a jednocześnie jak się pobrudzi, to szybciej się czyścił. Dodatkową rzeczą jeszcze jest to, że bardzo dobrze umyliśmy golenie, czyli te golenie naprawdę są takie, że aż prawie, że palec na nich piszczy, ponieważ cały smar, który na nich był, został umyty enzymami, które były w preparacie. Dlatego też ważne jest, żeby nasmarować takie golenie. To jest temat kontrowersyjny, ja używam odpowiedniego specyfika i zaraz do tego przejdziemy. Przejdźmy do smarowania, zacznijmy od smarowania napędu, a dokładnie od smarowania łańcucha. Polecam Wam używanie oliwki do łańcucha z takim dozownikiem, żeby można było ogniwko po ogniwce nasmarować. Jeżeli chodzi o preparaty na suche, na mokre, na mieszane, to jeżeli jeździcie w bikeparkach, to bardziej Wam polecam na suche. Nawet jak będzie padał deszcz, to on wystarczająco to nasmaruje, żeby po prostu łańcuch nie rdzewiał. Po jeździe i tak będziemy musieli nasmarować, a taki łańcuch nie będzie się za bardzo brudził. Jeżeli jeździmy więcej pedałowania, więcej do góry, w różnych warunkach, to już polecam Wam bardziej spojrzeć na preparaty na warunki mieszane albo na warunki mokre, szczególnie w okresie takim jesienno-wiosennym, gdzie rzeczywiście mielimy w błocie, bo jeżeli będziemy przez godzinę mieli błoto, to z suchego smaru już nic nie zostanie, z dobrego na mokre coś zostanie. Dobra, żeby nie przedłużać, ja w tym momencie smaruję preparatem F100, jest to smar na suche i oczywiście, wiecie, kropelka po kropelce. Ja tak nie robię, ja po prostu przykładam, kręcę, lekko naciskam i smar rozprowadza się wewnątrz łańcucha. To, co jest ważne przy takim dozowniku, to smar idzie na ogniwka, na rolki, na połączenie ogniwek, a nie smarujemy cały łańcuch dookoła, co jest zupełnie niepotrzebne. Pamiętajcie, że bez względu jaki macie smar, na początku dobrze jest troszeczkę go wstrząsnąć, bo może się wytrącać parafina, szczególnie jeżeli go dłużej nie używaliście. No i cyk, jedziemy, kręcimy. Nakładam na środek, po prostu sikam im po środku, nie tam jakieś kroplowanie, ogniwo po ogniwie. I tak to jest na kilka dni jazdy, a potem znowu będzie trzeba to robić jeszcze raz. Patrzymy na łańcuch, czy widzimy, że rzeczywiście jest on nasmarowany. Powinniśmy pomiędzy ogniwami nawet widzieć, że jest troszeczkę tego smaru. Robimy kilka obrotów, żeby smar dobrze ułożył się w łańcuchu. Ja na tym etapie nie zmieniam przerzutek, bo zakładam, że nie mam potrzeby, żeby wysmarować tym smarem wszystkich zębat. Jeżeli łańcuch będzie dobrze nasmarowany, to nie ma potrzeby dodatkowego smarowania żadnych zębat. Może się pojawić pytanie, czy można używać do łańcucha aerozoli. Ogólnie odradzam, bo aerozol psika na wszystko, wszystko brudzi. Mamy blisko napędu, jest tarcza, możemy popsikać na tarczę. Ale jeżeli nie mamy nic, to nawet WD-40 jest lepsze niż nie nasmarowanie łańcucha niczym. Ja mam tutaj smar do łańcucha, ale taki typowo motocyklowy i pokażę Wam, jak nasmarować takim smarem łańcuch w sytuacji awaryjnej. Tylko tak, do tego będę potrzebował ludzka, który będzie kręcił pedałami, a ja jedną ręką będę trzymał łańcuch, robił taką łódeczkę, a drugą ręką będę psikał tylko na łańcuch, tak żeby zabezpieczyć właśnie przed chlapaniem na boki, przed obsikaniem wszystkiego dookoła. Łańcuch mamy nasmarowany awaryjnie, nasmarowany bardzo szybko. Jest to rozwiązanie, tak jak mówię, awaryjne raczej. Stosujcie oliwkę do łańcucha rowerowego. Takie rozwiązanie to tylko w sytuacji, kiedy nie macie nic, macie umyty napęd i musicie nasmarować. Więc zdarza mi się tak robić, ale raczej staram się, żeby do tego nie dochodziło. Zanim przejdę do smarowania amortyzatora, jeszcze zabezpieczę ramę. Amortyzator będę smarował dopiero jak skończę, jak zdejmę rower z wieszaka, a przy okazji jeszcze Wam powiem o samym wieszaku. Oczywiście ja mam super, że mam na wieszaku, ale w większości bikeparków już mamy takie haczyki na siodełko, gdzie możemy mieć rower w górze i korzystajmy z tego, odwracajmy sobie ten rower na prawą, lewą stronę, żeby umyć go dokładnie. Ja ciągle mam rower na wieszaku i dlatego użyję jeszcze dwóch preparatów, Polish Protect i Shine. Shine jest ogólnie do opon i plastiku, a ten jest do ogólnego zabezpieczenia. Pierwszy preparat to jest Polish and Protect, czyli to jest ogólnie do nabrania takiego połysku, ale przede wszystkim do zabezpieczenia. Mi głównie chodzi o zabezpieczenie, chociaż oczywiście polisz, żeby był ładnie błyszczący, to na Instagrama się oczywiście też przydaje. Jeżeli jeszcze nie followujecie Instagrama, to zapraszam. Jeżeli chodzi o używanie, prosta sprawa. Na początku psikamy na cały rower. Już sprawdziłem jedną ważną rzecz, że on nie ma problemu z tarczami. To znaczy, że jeżeli psikamy lekko tarczę, to nie będzie tak, że hamulce przestaną nam hamować. A muszę Wam powiedzieć szczerze, że kiedyś jak korzystałem z Makofa, to tam był problem numer jeden. Jeżeli chociaż delikatnie psikałeś tarczę, to można było zapomnieć o hamowaniu. Wtedy było się najszybszym. I teraz tak.
sucha szmatka, sucha czysta mikrofibra, całość. Pucujemy Dartmoora. Ostatni preparat to jest Tires and Plastic, czyli do plastików i do opon. Co za ciekawe, producent mówi, że tego w ogóle nie przecieramy, że tylko nanosimy warstwę. Ja nie jestem przekonany, zawsze wolę po swojemu. Kurde, to niesamowite, że w ogóle przeczytałem instrukcję, to nie, ale to dopiero na potrzeby filmu. Ja jednak ścikam, ale troszeczkę przetrę, szczególnie obręcze. Opony może nie, ale obręcze tak. Na koniec konserwacja amortyzatora. Z racji tego, że bardzo dobrze umyliśmy golenie, one są naprawdę takie aż prawie, że piszczą pod palcem, to rzecz, która będzie się mocno zużywała na początku po takim myciu, to są uszczelki. Dlatego używam jedynie smaru silikonowego. Bo to nie jest do smarowania amortyzatoru na ślizga. To jest tylko do tego, żeby nasmarować ten początek uszczelek, żeby zrobić taką pierwszą powłokę, która będzie zabezpieczała przede wszystkim uszczelki. Może to być WD-40 specjalny silikonowy, może to być dowolny aerozol silikonowy. Niedużo, naprawdę po kropelce z obu stron. Bardzo uważamy na tarczę. Od razu czuć, że chodzi fajnie. Przecieramy przy uszczelkach bardzo dokładnie i takie dbanie o amortyzator pozwoli naprawdę mocno, mocno wydłużyć jego żywotność, a przede wszystkim żywotność uszczelek kurzowych tych górnych. I proszę bardzo, od razu jest lepiej. Dobra, na sam koniec, z racji tego, że nakładałem wiele preparatów, że zmywałem z niego brud też chlapał, dlatego na koniec jeszcze używam brake cleanera, czyli takiego mocnego odtłuszczacza do tarcz, żeby po prostu nie mieć wątpliwości, że będzie to umyte do samego końca. Nakręcamy kołem z jednej strony, z drugiej strony. Ja całość papierem jeszcze przecieram. Patrzcie, tego brudu trochę się zebrało na tarczach. I pamiętajcie, że po takim czyszczeniu tarcz pierwsze metry hamowania nie będą idealne, bo umyliśmy jakąś tam powłokę, która tutaj już była utwardzona na tym. Dlatego będziecie mieli wrażenie, że jest nie do końca dobrze hamują. Kilkadziesiąt pierwszych metrów mocnego hamowania i hamulce będą hamowały dobrze. Zawsze po myciu disc cleanerem jest taki właśnie efekt, że te pierwsze metry nie hamują idealnie. No i proszę bardzo, rower umyty. Rower już swoje przeżył, już ponad rok na nim jeżdżę, bardzo intensywnie, bardzo mocno w każdych warunkach, ale pomimo tego po umyciu rower prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi jeszcze o dodatkowe rzeczy, które powiedziałem, czy częste mycie skraca życie. To jest tak, że ja czasem lubię sobie potestować różne preparaty do oczyszczenia. Na przykład myłem rower preparatem Kerchera, takim bardzo mocnym i dlatego między innymi widzicie takie odbarwienia na widelcu. Używałem bardzo mocnej chemii raz do czyszczenia napędu, dlatego w ogóle zmyła się tęcza z kasety. Na elementach aluminiowych widać takie wyblaknięcia. To są wszystko kwestie właśnie używania złej chemii w zły sposób. Taki, że się wydaje, że będę sprytniejszy niż producent wymyślił. Niestety trochę tych elementów sobie w ten sposób zepsułem, ale używając preparatów dedykowanych do roweru mamy pewność, że ten rower będzie dobrze zabezpieczony i nawet przy regularnych, częstych myciach nie będziemy mieli żadnych problemów związanych właśnie z użyciem takich preparatów. Jeszcze na koniec, zobaczcie sobie, jak super wygląda. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i widzimy się już w niedzielę. A w niedzielę zobaczycie, jak wyglądał mój wyjazd na zawody enduro. Na dwa razy zawody enduro i dwa razy na e-bike.